chwilę Kamil Stoch. No, ten pierwszy skok nieudany, tak to chyba trzeba powiedzieć. Tylko 123 metry. Skakał w takich samych warunkach jak Anders Bardal, który jest klasyfikowany na miejscu piątym i uzyskał o 3 metry lepszą odległość od lidera Pucharu Świata, dwukrotnego mistrza olimpijskiego. No ale pamiętajmy, bardzo dobry drugi skok może się okazać, że poprawi pozycję naszego zawodnika i to znacznie. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Wczoraj skakał znakomicie. Ten drugi skok powinien być dużo lepszy i chyba będzie dużo lepszy. Tak jest, to będzie świetny, znakomity skok Kamila. Brawo, brawo dla Kamila. No tak jak się spodziewałem, jak mówiłem na zakończenie pierwszej rundy, nic nie pozostało jak walczyć. 134,5 metra, a więc poprawia rekord skoczni, który odebrali mu tutaj w pierwszej rundzie Freund i Kasai, skacząc po 133 metry, a teraz 134,5 metra. W pięknym stylu jest znowu nota marzeń, 20 punktów od polskiego sędziego. Pozostałe noty po 19,5 punktu. No trafił na mocny wiatr pod narty, będzie miał odjęty tych 12 punktów za to Kamil Stoch, no ale odległość znakomita, noty sędziowskie znakomite. O, jestem przekonany, że długo jeszcze Polak będzie stał w miejscu przeznaczonym dla lidera, bo w tym momencie nad Nagliczem ma 18,8 punktu przewagi. Pamiętamy już takie konkursy, w których zawodnicy awansowali z drugiej dziesiątki, nawet na podium. Przypominam, do podium.